Witamy z rana Gonka, ale się pierzą, ciężko im chodzić, pióra gubią, niech się spierzą, na jesień będą chodzić dobrze. A może też i zapasem trochę. Pierzy się gąb, nie chce chodzić. Ktoś dzwonił. W sobotę prawdopodobnie pojedziemy do Góry Kalwarii. Zobaczę jeszcze pogodę, bo jak będzie wiadomo padać, no to nie ma sensu jechać. A co im dzisiaj? Ciśnienie, czy gorąco, czy co? Co im dzisiaj jest? No, nie popisują się dzisiaj coś. Dzisiaj im się nie chce. Coś jakoś dzisiaj im coś... Coś im dzisiaj coś odbija, widzę. Albo ciśnienie może jakoś inne. Przyjdzie jaszczur, to ich nauczy. Jak mają chodzić. Przyjdzie jaszczur, to pokaże im szkołę. Jakiś pocztowy docina? Trochę ich lata. A te ładne chodzą też? No wszystko chodzi. Aby pogoda była w sobotę, to Góra Kalwaria, coś się kupi, coś do puszczenia może parę sztuk, nie dużo. No i ten Demlin się ruszy jako tako. Muszą pióra zgubić wtedy. Nie chcą iść w górę wcale. Wcale w górę nie chcą iść. Wczoraj dzwoniłem ich drugi raz, to już ładnie chodziło niż dzisiaj, co im jest? Nie chce im się. Zaraz im pokażę. Im się nie chce. Ale gorąco jakoś nie jest. Ale jest tych piór w gołębniku normalnie. A nawet słychać jak chodzą, że im ciężko. Ale ważne, że chociaż latają. Ale trzeba zacząć wrabiać powoli. Nie są wyrobione, synu, ale gołąb się pierzy, też nie chce za bardzo chodzić. Widzisz, nikt nie gania. Nikt. Tylko my. Że oni chodzą. Że pan Borman zgonił, to by coś było. Jakaś Borman ścinka. Będzie ganiał, ale na jesień. Bo pierzą się gołębie, wszystko wtedy będzie ganiał. No taką taktykę ma co roku. Wtedy będzie dzwonił i ganiaj, ganiaj. Ale ten dźwięk taki ciężko. No ciężko, bo to wiadomo, no pióra gubią. No, pocztowy zostanie jeszcze. No tak krąży. Te kolory tak chodzą, te czarne z nimi. Lubię jeździć na targi gołębiarskie. Kto nie? Weźmiemy chyba Tomka razem z sobą na Górę Kalwarię. Może jeszcze kolegę z jednego. Mówię, chyba że będzie padać, ten nadchodzą w deszcze, to nie ma co. Ja lubię już na jesień, jak oni fajnie wirują, idą, odchodzą od gołębnika.
Spierzą się wtedy tak, wtedy go obchodzi. One zaczęły nisko chodzić, a ty długo. Zamiast wysoko i krócej. Jak mnie zdenerwują, to zaraz pójdą na 5 km. Na wiosnę zostanie za 20. Ja się wybierzę. O, to będzie jak co roku, że będziemy lotkę kupować co rok. Jak nie przelotujesz zimę. Znowu. By murzyny przelotowałeś, poginęły. I druga lotka. Ale coś świeżego, to jest świeże, a nie to. Planowaliśmy z tatą takich jaśniutkich Budapesztów kupić. Parę sztuk. Trzeba ich zaszczepić, jak się spierzą. Młode szczepione, ale stare nie. A, te ciemne trzeba poszczepić, to? Te z góry Budapeszty trzeba poszczepić. Ja im chyba za dużo daję jedzenia też. Niech jedzą, pierzą się, to niech jedzą. Dzisiaj im też słabo to idzie. No ale chodzą, już 7 minut prawie. Słabiutko. Tata ich podnosi jeszcze raz. Nie się pornie im idzie. Trochę. No, gdzieś może pójdą. Nie. Tylko szmatę i w górze. Widziałeś? Tylko szmatę zobaczyły. Chyba jak poszły od razu. A wy. Zobacz. Aparaty znają mnie jednak. Szmata i góra. No zobacz, jak poszły. To są moje gołębie wyszkolone. Cię słuchają? O, patrz, jak poszły teraz, ładnie. Ja wam pokażę, poczekajcie. Jak się spierzyta. Wiadomo, gołąb się pierzy, nie chce chodzić za bardzo. Tak ładnie chodzą. Się spierzą, wtedy będzie. Będzie fajnie. Znowu te samoloty, o ludzie. Ale poszły. Cały co poszły? Powinno być ich widać. Takim się nie chciał. Widziałeś? A zobaczyły szmatę i w górze.
Jeszcze jest chyba ze 6 czy 7 na wyjściu. Och, teraz tak, teraz mi się to podoba. No i pogadaliśmy. Widać ich? Chyba. Przybliżyłem coś. Przybliżaj, bo są bardzo wysoko. Tylko to niebo takie dzisiaj, że się zlewają. Ładnie poszło, ładnie. No teraz tak, dzieci, teraz tak. I to właśnie lubię, takie coś. I teraz, żeby było parę gołębiarzy, tak samo ścinka. Coś tam widać. Ale wysoko poszły, ładnie. Patrzcie, murzyny wytrzymują z nimi. Od młodego ganiane, wprawione. Ale że te ciemne wróciły z tego podpustu, pierwszy raz puszczone, to się zdziwiłem. Ładnie, pięknie. Czy będzie widać? Jednak szmata robi swoje. Nie chciały, nie chciały. Podniosłem szmatę do góry parę razy. Zobaczcie. Pięknie. O to chodzi. I pod wieczór drugi raz i wystarczający. Ciężko jest ich nagrać, to niebo tak się zlewa. No i one się zlewają na pewno, bo to białe. No. Ładnie, teraz już zeszły trochę niżej. Dobrze, dobrze, dobrze. Jednak nie ma, przepraszam. No i jestem zadowolony, może to sobie siąść. Nie ma sprawy. A nieraz jak im odbiję, to chodzą tak chyba przedwczoraj, nie, wczoraj chyba tak zgoniłem. Z godzinę chodziły same. Nie chciały siąść. Ładnie, ładnie. Dobra. Pozdrawiamy.